Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Bogusławem Gedigą, część czwarta. Mistrzowie. Archeologia według profesora Włodzimierza Hołubowicza. Ale po ukończeniu tych studiów ja dotarłem do Wrocławia. Nie miałem ani mieszkania w Krakowie, ani w tym Wrocławiu. Liczyłem na to, że ten Wrocław jest dostępniejszy, jakby to nie było. I tak się nawet sprawdziło, ale ja już znacznie wcześniej, w czasie studiów, dzięki rekomendacji pana profesora Rudolfa Jamki, jeździłem na wykopaliska prawie każde wakacje na Ostrówek w Opolu, które prowadził już wtedy pan profesor Włodzimierz Hołubowicz. I gdy tak wspominam te nasze pierwsze spotkania także wtedy z tym zespołem profesora Hołubowicza, to taki przyjazd z Krakowa, no z takiej no zupełnie innej atmosfery, trafiłem tam do środowiska, które no było, no nie wiem w jakim stopniu to było szczere czy nie, ale tak oficjalnie związane z budową tego socjalizmu, który był budowany. Sam pan profesor Hołubowicz no, był członkiem partii, był także przeświadczonym pewno o tym, że ta budowa to właściwa koncepcja dla naszej ojczyzny. Tyle tylko, że muszę powiedzieć, że pan profesor Hołubowicz nie był lewicującym no, ideologiem w związku z wybuchem Polski Ludowej. On był nim przed wojną, dawno, w środowisku wileńskim, w którym było, jak pewno państwu wiadomo, także wielu literatów lewicujących, a niektórzy potem nagle przeszli na drugą stronę, ale mieli na to czas. Pan profesor Hołubowicz żył tylko już krótko po śmierci Józefa Stalina i jedynym doświadczeniem takim zmian to było dla niego referat Chruszczowa, który wygłosił na tym pamiętnym plenum. No i wtedy pewno zwątpił także o tej drodze do budowania tego socjalizmu, ale to mniejsza z tym. Pan profesor Hołubowicz wiedział, że ja akurat nie jestem entuzjastą tego, ale nigdy tego nie odczułem. Nawet gdy potem tam pracowałem, zostałem przyjęty do instytutu, którym już wtedy zawiadował pan profesor Witold Hensel. No i tak do dziś dnia w tym instytucie, że tak powiem, jestem. Ale to, co mi zaimponowało u profesora Hołubowicza, to było takie zderzenie się także z innym światem, innym wyobrażeniem archeologii. Profesor Hołubowicz miał no niezwykle takie zacięcie metodologiczne i teorii nauki. I jak pierwszy raz przyjechałem do tego Opola, to tak poszedłem tam do niego, do tego gabinetu na tych wykopaliskach. To, co mnie tak zadziwiło, czy zauroczyło, że on na stole miał książkę Logikę. Gdziekolwiek, jak miał czas, czytał Logikę. I to były skutki w jego wypowiedziach, w jego myśleniu, we wszystkim. Takich odniesień, takich refleksji metodologicznych nad archeologią właściwie nie można było doświadczyć w tym środowisku krakowskim, a przynajmniej w tej archeologii powszechnej. Tam była to taka tradycja, no, której takim pełnym, można powiedzieć, symbolem była tak szkoła poznańska i pradzieje Polski profesora Kostrzewskiego. Wtedy jedyny podręcznik, jaki mieliśmy do dyspozycji. Jak sobie wspominam, gdy ukazał się podręcznik profesora Filipa z Pragi, pradzieje Czechosłowacji, to było to dla nas olśnienie, że też i taka archeologia gdzieś istnieje, a nie tylko taka, że no jest kultura i ma takie garnki albo takie tam inne przedmioty. No i pod tym względem właśnie to spotkanie z profesorem Hołubowiczem było dla mnie takim otwarciem na nowy świat zupełnie. On miał taką refleksję metodologiczną, inaczej widział tą naukę i tak sobie nieraz wspominam dzisiaj, wie pan, gdy
Wtedy były prowadzone głównie badania, te milenijne tak zwane, na tych kilku stanowiskach ważnych oczywiście, ale innych się prawie nie prowadziło, tam o pradziejach niewiele. A dziś, gdy kopane jest no pół Polski na różnych inwestycjach, to wtedy na tych kilku stanowiskach trwała zacięta dyskusja o metodykę badań, metodologię tych badań. Między innymi takim rzecznikiem, ale atakowanym przez wszystkich, może nie ze względu na metodologię ani metodykę, tylko za jego orientację także ideologiczną, był krytykowany za wszystko. Ale było to tak wynik niezrozumienia istoty tego, co on wprowadził. Stąd były takie niemądre dyskusje o eksploracji metodą metra kwadratowego. To jest w ogóle nieprawda, ale nikomu się czytać nie chce. To jest takie dość typowe. Wiewe trzeba to skrytykować, ale przeczytać, jak to jest, to na to już nie ma sił czy ochoty. No i tak to może nawet po części trwa do dziś. No niemniej jednakże dla mnie to spotkanie z tym takim światem było zupełnie ważnym wydarzeniem. No i pewno w dużej mierze tak ukształtowało mój, tak powiem, profil jako archeologa, że ja jednak może tak po części także to ślad tej szkoły krakowskiej jest, nawet w tych plemionach kultury łużyckiej, które napisałem, gdzie to jest porządkowanie tego zbioru źródeł i że ta jest istota tego, ale dziś wiem, że tak na pewno taką drogą archeologii uprawiać nie należy i nie można. Tego nawet sam doświadczyłem, bo miał powstać taki instytut czy zespół, instytut poświęcony nauce o człowieku we Wrocławiu. No i nie operując nazwiskami czy imię, ale ten twórca tego zespołu, ja mu nawet mówię, dlaczego to tam nas też nie uwzględniłeś w tym jako archeologów. To on mi mówi, dopóki wy opisujecie zabytki, to przecież nie jesteście osobami, które się ludźmi zajmują, nie? Na szczęście był także i pan profesor z medycyny, który też się upomniał o siebie, a ten mu dowcipnie odpowiedział, że wy się zajmujecie chorobami, a nie ludźmi, i także nie byłem osamotniony w tym. No ale tak to ukształtowało tą moją archeologię, no i zacząłem pracę w tym instytucie. Też jeszcze wtedy historii kultury materialnej. Mistrzowie. Profesor Witold Hensel, dyrektor Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. No i właściwie przez najdłuższy czas ten instytut, w którym ja pracowałem, był pod opieką pana profesora Witolda Hensla, któremu też wiele zawdzięczam. On jako szef oczywiście miał, można powiedzieć, musiał, czy też podejmował decyzje, które ja sam koniecznie odbierałem jako najbardziej mi pochlebne, czy też najlepsze dla mnie. Ale był także recenzentem mojej pracy habilitacyjnej. No i też w czasie kolokwium tego habilitacyjnego też mnie zapytał, sformułował pytanie dość takie enigmatyczne, trudno było wiedzieć, o co mu dokładnie chodzi. Ponieważ zapytał mnie o to, że jak ustosunkowuje się jego przyjaciel z Paryża do tej współpracy etnologii i archeologii. Ale nazwiska nie wymienił, kto jest jego przyjacielem. Ja się domyśliłem, że to chodziło o Leroy'a Gourana wtedy. No i tak jakoś na to trafiłem, a ponieważ coś czytałem też i jego, więc zacząłem też coś opowiadać, ale to był taki dość charakterystyczny sposób pytania przez pana profesora, dość taki podchwytliwy, ale zawsze były takie, mile wspominam relacje z nim, które może nawet z takich czasem, co mnie się zdawało, że może był i jakimś bardziej przykrym doświadczeniem, to on to ładnie wyrównywał, ale poza tym tak sobie patrząc z perspektywy, to może to było nawet właściwe, także podniecanie mojego rozumu, żebym czasem się bardziej zastanawiał nad tym, co robię, niż tylko leciał, że tak powiem, w ciemno.